Był księdzem, teraz zmienił nazwisko. W jakim zaskakującym miejscu pracuje syn Beaty Szydło? Dlaczego wybrał bardzo nietypową ścieżkę? Dlaczego zmienił nazwisko? Jako komentarz powiem, że Tymoteusz Szydło przyjął święcenia kapłańskie w 2017 roku. Dwa lata później media obiegła wiadomość o porzuceniu przez syna byłej premier Sutanny. Serwis oko.press wyśledził, co dziś dzieje się z synem jednej z najczęściej parodiowanych polskich polityczek. Co robi syn Beaty Szydło? Kiedy Tymoteusz Szydło pożegnał się z kapłaństwem, w sieci huczało od plotek, a syn byłej premier starał się je ukrócić specjalnym oświadczeniem. Z bólem stwierdzam też, że nie udało mi się pokonać kryzysu wiary i powołania. W tej sytuacji nie pozostało mi nic innego. Jak złożyć w kurii diecezji Bielsko-Żywieckiej prośbę skierowaną do Ojca Świętego o przeniesienie mnie do stanu świeckiego, by uregulować moją pozycję kanoniczną i nie pozostawać w konflikcie sumienia. Jednocześnie oświadczam, że to moja ostatnia wypowiedź w tej sprawie. Nie zamierzam więcej zabierać głosu i bardzo proszę o uszanowanie tej decyzji. Napisał Tymoteusz Szydło. Obecnie Tymoteusz pracuje w firmie produkującej foliowe worki. Co ciekawe, były ksiądz funkcjonuje pod zmienionym nazwiskiem. Dziennikarze postanowili skontaktować się z Tymoteuszem Szydło, jednak sekretarka podała sprzeczne informacje. Początkowo poinformowano, że Tymoteusz przebywa na urlopie, a następnie padła informacja, że nikt taki w firmie nie pracuje. Następnie dziennikarze zadzwonili pod numer telefonu podany na stronie, bowiem syn Beaty Szydło ma pracować na stanowisku przedstawiciela handlowego. Mężczyzna, który odebrał telefon, zarzekał się, że nie nazywa się Szydło. Następnie z redakcją skontaktował się mecenas Maciej Zaborowski, który ostatnio pojawia się jako pełnomocnik Daniela Obajtka. Prawnik potwierdził, że w przedsiębiorstwie pracuje syn byłej premier pod zmienionym nazwiskiem. Po odejściu ze stanu duchownego nie chciał być na utrzymaniu rodziców. Postanowił, że nie będzie wysyłał CV do różnych firm, aby nie nadawać tej sprawie dodatkowego rozgłosu. Poprosił o pomoc m.in. swoją mamę. Mama zwróciła się do różnych osób, m.in. do pana Daniela Obajtka. Od niego dowiedziała się, że w firmie Erk Bierun poszukiwany jest ktoś do pracy zacytował serwis oko.press. Pikanteri sprawie dodaje fakt, że mniejszościowym udziałowcem w firmie jest prezes Orlenu Daniel Obajtek. Od czasu dojścia do władzy PiS firma otrzymała 29,7 miliona dofinansowania na badania nad produkcją folii. Czy Twoim zdaniem można było lepiej zagospodarować te miliony? Dziękuję że jesteś, subskrybuj kanał, pisz komentarze, daj łapkę, trzymaj się i do usłyszenia.